Trenerze, ciężki mecz, dużo walki, dużo ostrej gry, ale co ważne, pierwszy punkt w tym sezonie. No najważniejsze, myślę, że powiem tak, duże emocje w środku, jak się wraca po 7 latach do piłki seniorskiej, to naprawdę jest duża satysfakcja, że tak młodym zespołem gdzieś tam się udało zdobyć na jeden punkt. Plan był prosty na mecz na wyjeździe. Ustawiliśmy się w niskim pressingu i mieliśmy po prostu przy każdej dobrej okazji kontrować. Udało się, troszeczkę szczęścia, ale tak jak mówię, dobrze tak się skończyło dla tych chłopców, to jest motywacja do dalszej pracy. W środku obrony zagrało dzisiaj dwóch młodzieżowców i tak naprawdę i Dymek, i młody Stolz, rocznik 2004, no, zagrali praktycznie jak profesorowie. No, trzeba się cieszyć, że ci młodzi chłopcy gdzieś tam starają się podwyższać te swoje umiejętności. W tygodniu pracowaliśmy właśnie gdzieś tam w obronie, praca w czwórce, w linii. Myślę, że dzisiaj procentowało. Powiem tak, no gdzieś tam jakieś drobne błędy może były, ale szczęśliwie się na nas skończyło, że jeden punkt, myślę, że to jest duży sukces. Motywacja dla tych chłopaków dalej i myślę, że warto przyjść w piątek za tydzień. Tutaj mogę zaprosić kibiców, żeby dopingować tym młodym chłopakom, którzy podjęli się rękawice i zostawili serducho na boisku. Za co im bardzo dziękuję. W piątek o godzinie 17 zagramy z Gwardią Koszalin. Czy już od poniedziałku zaczyna się misja Koszalin? Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy, jak to się mówi, dzisiaj mamy troszeczkę oddechu. A od poniedziałku zaczynamy ciężką pracę, bo tak jak powiedziałem, dla nas każdy mecz, każdy trening to jest taka walka o przetrwanie w klubie. Tak wiadomo, że sytuacja jest ciężka. Podeszło dużo zawodników starszych, doświadczonych. Jest kilku młodych zawodników, kilku starszych, ale to mówię, trzeba czasu. A mamy jeden cel, wiadomo, stworzyć zespół, stworzyć fajną atmosferę i bić się w każdym meczu o punkt. Że to jest najważniejsze dla nas wszystkich, żeby ci chłopcy, którzy są z Polic, którzy myślę, że pierwszy raz może zostali docenieni, że wyszli, zagrali niektórzy, tak jak mówię, mieli debiuty, tak, Michał Korotkiewicz, Dymkowski, Dąbrowski, także to są osoby, które dzisiaj pierwszy raz zagrali w trzeciej lidze i zagrali naprawdę poprawny mecz i myślę, dla tych młodych chłopaków to jest motywacja, a też dla innych młodych chłopaków z Chemika, którzy gdzieś tam trenują, że tu jest, zrobił się taki klimat, że ci chłopcy mają właśnie grać z Polic. Oczywiście, jak będą chcieli, będą podnosić swoje umiejętności, to są szanse w tym pierwszym zespole. Dziękuję trenerze i jeszcze raz gratuluję pierwszego punktu w nowym sezonie. Dziękuję bardzo i zapraszam w piątek wszystkich kibiców na dopingowanie naszej młodzieży, bo na pewno wyjdziemy i zostawimy serducho na boisku, tak jak zostawiliśmy dzisiaj w Unii Swarzyn. Dziękuję. Oskar, pierwsze koty za płoty. Mamy w pierwszym meczu punkt, co bardzo cenny, też punkt wyjazdowy. Na pewno wszyscy się cieszymy z tego punktu. Dla nas ten punkt to jak tak naprawdę wygrany mecz. Mamy bardzo młody zespół. Wszyscy tu się zmagamy teraz w klubie z jakimiś tutaj problemami, ale myślę, że wszyscy, ta cała drużyna spełniła zadanie swoje. W dzisiejszym meczu dużo walki, dużo kartek, dużo zaangażowania. Nawet po tobie, no w dzisiejszym meczu wystąpiłeś z kontuzją. Tak, nabawiłem się kontuzji we wtorek, ale no dałem radę zagrać, więc póki mogłem, póki dawałem coś drużynie, to byłem na boisku. Niestety, jak już mnie zaczęła boleć ta noga, to zgłosiłem się do zmiany. W piątek kolejny mecz ligowy. Tym razem gramy u siebie. To też ciężkim przeciwnikiem, no bo powiedzmy sobie szczerze, w tej lidze dla nas nie będzie łatwych przeciwników. Gramy z Gwardią Koszalin. I teraz moje pytanie, czy już od poniedziałku, że tak powiem, startujecie z przygotowaniami do tego meczu? Tak, na pewno. Zapominamy o tym meczu, co był. Będziemy myśleć o piątkowym meczu z Gwardią. W każdym meczu będziemy grali o 3 punkty. Drużyna będzie dawała się wszystko, niezależnie jaki to będzie przeciwnik, czy to będzie Gwardia, czy to będzie... Najstarszy tak naprawdę. Kierowałeś swoimi młodszymi kolegami i wywiązałeś się z tego, no wręcz wyśmienicie. No na pewno dziwne to jest dla mnie, że jestem jednak najstarszy, bo długo byłem jednym z tych najmłodszych albo w tym średnim. Zero z tyłu ciesz wszystkich zawodników, całą naszą obronę. Brzoza bardzo dobrze się wywiązał ze swoich tutaj zadań. No i bardzo jesteśmy zadowoleni z tego wyniku na zero z tyłu.